drugą rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to to jest taka informacja, która odnosi się do proroctwa, które było ogłoszone o prześcieradłach. Ja kiedyś miałam taką wizję, widziałam taką wielką makietę papierową. Ja stałam obok tej makiety, jako taki duży człowiek. Ta makieta papierowa była zbudowana z takiego osiedla, budynków, takie jak czasami agencje deweloperskie budują, żeby pokazać, jak będzie osiedle wyglądało. I widziałam w tej makiecie papierowej takiego malutkiego diabełka, który chodził i między uliczkami, słuchajcie, z papieru stawiał taką dużą kartkę. I z tej perspektywy, w której byłby tam człowiek i widziałby tą wielką kartkę jako wielki blok, który jest nie do przejścia. Natomiast ja, stojąc obok jako duży człowiek, z Bożej perspektywy, patrząc na tę całą makietę, wystarczyło tylko tu muchnąć i ta kartka by tak naprawdę zginęła. Więc diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I to, co przed nami stawia, rzeczy, które widzimy jako mur, jako blok, który jest nie do przeskoczenia, nie do przybicia, to jest nieprawda. To jest po prostu kartka papieru. Za każdym razem, jak mam taką sytuację, która wydaje mi się po ludzku niemożliwa do zrealizowania, przypominam sobie tę wizję. Drugą taką ważną rzeczą, która mnie umocniła i zbudowała w modlitwie, kiedyś modląc się na modlitwie wstawienniczej, widziałam między moimi rękami ziemię, jako taką piłkę. Piłkę, na której się czasami siedzi. I Artur mówił, módlcie się, ogłaszajcie rzeczy, ustanawiajcie, stwarzajcie. I ja trzymałam tę piłkę, ziemię w rękach i przesuwałam sobie rzeczy, te, które dotyczyły mojego życia. Tak jakbym przesuwała ruch rzek, tak jakbym przesuwała kontynenty, przesuwałam rzeczy, które dotyczyły mnie. I chodziłam jakiś czas temu z tym i przypomniało mi się takie słowo, że on swoimi ustami stworzył ziemię, swoim słowem stworzył ziemię, wypowiadając rzeczy. I nagle myślę sobie, Boże, no przecież ja trzymam tą ziemię w swoich rękach, ona jest podnóżkiem Twoich stóp. I ja wypowiadając te słowa jak Ty, bo Twój Duch jest we mnie, Jego moc i siła jest we mnie, mogę tworzyć rzeczy, burzyć je i budować na nowo. Przesuwać rzeki, budować mosty i tak naprawdę tworzyć swoją rzeczywistość. Bo we mnie jest siła i moc.